Co tu się dzieje? Co ten kład tak jest? Halo! Co wy majstrujecie w kładzie? Otwieramy puszkę Pandory. Pany! Zaraz zobaczymy, królu złoty, co tam się porobiło. No patrz, no kłada mi przechylili. Dobra, ta nie powinna trzymać, tylko ta trzymała, nie? Bo ta nie. Co wy mi tu robicie, majstry? Piłka. Będziemy z Kacprem grać. A wy mi tu majstrujecie coś. Rozbieramy dziada. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. Czy pakistańscy mechanicy niepotrzebnie rozkręcaliśmy. Dadzą radę? Kto by wystukał dziurę? Mówisz? No pewnie. I dobrze by było? Stukamy? No to wystukamy dziurę i sprzęgło będzie widać, jakie jest. Pewnie tak. Pierwsze puknięcie. Nie ma jak dojść. Ty lekko ją... Ona będzie trzymać, nie? Ty nie ma tu dojścia. Tu, ale tu nie ma jak. Poszekam. Poszeka. No to... I mały problem. Jak zawsze. Idzie Tomek, widać, że po godzinach będziemy otwierać puszkę Pandory. Widać, że Tomek po godzinach dorabia, nie powiem gdzie i co robi. Ja odwiążę! Trochę za grube. Nie pozadzierać za dużo. Ja też uwielbiam. Olej leci, to jest dobra, przymknij ją. Trzeba go jeszcze bardziej obalić. Tomek, bo ja tu czuję zapach mocny benzyna, to bezpiecznie z tą fajeczką? Do góry nie poleci? Cieplej będzie. Misia, jest Alma, przyszła pomóc. No dobra, co najgorsze. Ale zobacz, jakie opiłki widać. Jest mocno niedobrze. Tu jest filtr, nie? Tak. Ty, to nie wiem, czy tego nie musimy odkręcać. Chyba nie. A tam jest wkład tylko, nie? Wkład, no. Zobaczymy, jak olej wygląda. Zobacz. Widzisz? Widać opiłki. Piłki są. No jasno, będzie, w każdym razie. Tego ci filtr nie wyłapie. No nie. Podejście drugie. No wiem. Podejście drugie. Jakby nie było, tak jak mówiłem, Tomek po godzinach dorabia. Firma Hachmyn. Firma Hachmyn. To jest do bicia. Kup, sprzedaż, drobna kradzież. To jest do ogłuszania ryb. Klucz ma, bo on jest zapalonym wędkarzem. Czytaj dalej, agregat i prąd. O, no i mamy to. Mamy to. I chwila prawdy. Otwieramy puszkę Pandory. Ja przytrzymię. Uszczelka. O, ale tu była na... Odeszła. Nie, tu poczekaj, przykleiła się. Tam trzeba by było ją podgiąć czymś. Czekaj, taki ciaka. Tu podchodziła. Ale ci powiem, to i tak trzeba będzie chyba ją... Nie, jak ona się przydarła lekko... Kurde, tu jeszcze cieknie. Tu odeszła. Ochrona, moja trawka. Ochrona środowiska.
Jak? No jest... Trawa z Wembley, panowie. Jest... Trawa z Wembley. Jest... Tu od tej strony. Tam ją przyłapało jeszcze. Tu już pękła. O. Trzeba będzie chyba robić wielkie sztukowanie. Wiesz, karton i nabicie. Damy radę. Żeby tylko taki karton, żebym znał. Jadą dziewczyny do Biedronki. W Biedronce jest wszystko. O. Ja ci mówię, w Biedronce jest wszystko. Nie? Tak. Kurde, nie dojdzie. Tu delikatne. Dobra, paluszkiem. Ale wilgotne. Wilgotne paluszki masz? Ja. Dobra. Rower mały. Tam jak wygląda? No tutaj widzę, czerwony był. Jest? Nie, wyszło, wyszło. Aha, poczekaj, stópka. Dobra, jest po. Jest po. Trzasła. Widzę, że ona była, a chociaż ty, może nie była. No, jest takie sprzęgło, jak patrzyliśmy. No byłaś malutka. Ty, układzina jest. I mamy... Układzina jest. Serduszko. Nie możemy nic kręcić, bo tu jest jakiś... A, to tylko on przytrzymuje. Ale ty... No nie, to już stoi. A, tu jest na kulkach. No. Biegi. No tu masz od biegów. Ty, on ma tu sprzęgło i tu sprzęgło. Zobacz. Jest tu sprzęgło i tu. To normalnie... no to jo. Tarczki się wykończyły. Tak, zobacz. Te są dobre. To jest dobre. Tu masz drugie. On ma dwa. Jedno środkowe, drugie jest ten. I dlatego, jak dzwoniłem do tego, mieli wszystko, nie? A są dwa. I to jest takie samo, jak do 400. No, tak. To tak jak on mi mówił. Tak jak on mi mówił, że ten. No widzisz, kto to wiedzie. Ale teraz ja będę miał dobry poślizg. Jo. Paluszek wejdzie cały. Kurka, wódka. Lipton ci powiem. Tu jest ok. Tu jest ok, układzina jest. Tamto nie. Ty. Ale tu też jest, zobacz. Oście o mordę. Zaraz narobimy. Bobę stawiamy. Czekaj. Ty, ono tu też się podkręca, patrz. Kurwa, jak to, że to? Jak to, że to działa? Ty, no ale rzeczywiście, te są... Chyba, że się posklejały. O. Co? Tylko, że jeśli... Czekaj. Jeśli by się skleiły... No to nie powinno, to powinien... Ale tak jakby im sprzęgła nie mieć, jak się skleją chyba. Już teraz nie. Kurwa, uleje. I co robimy? Grubsza sprawa. No już popsuj, bardziej nie popsuje się, nie? Tak, tylko że wiesz. Tu żeby je rozebrać, trzeba to rozebrać. No. Chociaż... Nie wyjdzie? Luzu ma trochę. No nie wiem. Także to jest dobre, nie? Na 100%. Układziny są. Tu jest trochę wypęknięta, ale to pół bidę. Czy nawet nie, no, nie wiedziałem, nie ma takie znaczenia. Rzeczy są. Byłem pewien, że tylko będzie taki kosz, nie? A on ma normalny. Ale tu jest jakaś regulacja, zobacz. Też mi się wydaje, no. Jest normalnie. A weź ściągnij to, zobaczymy, jak to wygląda. Tu masz tylko łożysko. Aha, i łożysko tam. No i tu, nie wiem, to przebija chyba. Tak. Bo to, tamto dociska. I jak wbija biegi, to to tylko, to stoi, a to przeskakuje. To czyli poczekaj. Pstryk. Jakbyś to odkręcił. Tak? Jeszcze. Tak? Jakbyś to popuścił. Bo my jedziemy z Iwoną, nie? Many, many da? Many, many, Klauduś, kochanie, tutaj jest. O. Tu się to zdejmie. A tu nie przyjmują takiej płatności. Myk, myk. Te ciało, ten. No. No i ściągniemy, zobaczymy. No ściągniemy, zobaczymy.
Może widzi, żeby wiedział na 100%, że to ma normalnie te, to by zamówił. Ten by na dzisiaj miał. Dzwonimy do tego, do Maxcaru. Jak to mówią, mądry Polak po szkodzie. Jedno sprzęgiełko, drugie sprzęgiełko. I regulacja. Mogliśmy zacząć od najprostszej rzeczy, no ale kto wiedział, poszliśmy na grubo, rozebraliśmy. Sprzęgło i tak jest do roboty, no ale może uratujemy na tyle, że Kuba do tej niedzieli pojeździ. Ciąg dalszy nastąpi. Widzisz? Jest praktycznie równo z tym. Układzina, nie no, tu jeszcze ma trochę. No ale to jest... No, już też tak licho. Ale nie. On nie, no tu ma, zobacz. Tu jest przód, tu jest tył. No, jest? Tu ma jeszcze. No, zobaczymy. No będziemy patrzeć, Kuba. Tu jest włożone. Weź stopkę. No właśnie. Teraz jest wypchane w ogóle. Ale tam się nie przestanie. Coś mi tu. Oła! O, dobra. Weszło. O, jest miejsce. Regulation. Ciekawe. Ty nie ma jak tego sprawdzić, nie? Się okaże. Co? Smaruj silikonem. To co? I znów rozebrana pokrywa sprzęgła. Czego nie ma? Jak zwykle, nie ma uszczelki. Trochę nam ją rozerwało. Trochę braki. Teraz mi odpadło. Trochę odpuścimy. Dirku chociaż złapał. No zobaczymy, czy nie będzie pociekać. To jest góra. To jest pół biedy. Ważne, że dół jest cały. Co nie zmienia faktu, że to i tak już jest, no do roboty. Jest do chodzi roku. O to, żeby tylko wytrzymało do niedzieli. Zobaczymy, czy w ogóle... Zobaczymy, czy pakistańskie mechamajstry... Czy coś to da. Coś zrobiły, czy może bardziej popsuły. No. Się okaże. Ciekawe, ale to był, tylko... już, był już tutaj ktoś przed nami. Zobaczcie, jak odkręcaliśmy korek do regulacji sprzęgła. Wyrobione już. Ciekawe, czy to, wiesz co? Czy to, tak jak mówimy, czy to się nie zawiesiły te kulki? Nie stanął ten, nie? No. Wysprzęglacz, rozprzęglacz, nie wiem jak to nazwać. Jak zwał, tak zwał, ważne, że stanął. Być może, ale nie, bo on chodził. Co? Jak go rozebraliśmy? Jak rozebraliśmy. No, bo dostał tu... odprężenia, no tak. Masz rację. A tu wiesz, on w pewnej chwili nie mógł wybić biegu, nie? Efekt jest taki, że na razie LTZ-a wróciła... Nie. Wróciła na koła. Jest bieg, nie? Tak. Czyli będzie dobrze, czy nie będzie dobrze? Ty. No niby. Zobaczymy. Będzie dobrze? Się okaże. Gwarancja do bramy. A że do bramy daleko? Może trochę pochodzi. Co? Lejek. Lejek. Butelka. Dawaj na kółka. Nie, lijek. Jak stoisz? Co? LTZ-ta wróciła na koła. Taka tam wyjdzie? Nie. Mam taki lejek normalny, ale długo będzie się lało przez niego, nie? Zobaczymy. Pół dnia
pół dnia rozkręcania, mużdżenia, wielkiego zaskoczenia, że tutaj jednak są dwa sprzęgła. Co? Jak dwa? No dwa. Tata, ale chodź! Teraz nie mogę. Teraz dajemy krew dla twojej LTW-cie. Kuba, zamieniamy się. Tym na koło? Tak, trochę umiem. Czym jesz? To się kameruje, tata! To nie wyciągnę. Dużo nie uciekło u niej. Zobacz, osa. W oleju, w silniku. No co ty robisz? O Jezus! Osa. Przepraszam za trawę. No, kit z trawą. Ale oleju nie mamy więcej. Dużo nie wyleciało. Ty, to trzeba ją wyciągnąć, bo wleci nam. No, wleci tu. Dawaj go ją tu na ten. Ten pojechał. Ty, no bo jak wpadnie. Poczekaj, śrubokręt tykiem. Czekaj, pyk. Już jest. Już poszła? Tak. Kuba, przesuń się. No. Dobra. Ale chciałbym ten tuszyk na koło. Kuba, to jest. Pakistański mechanizm. Ja też umiem. W sumie one pojechały, to byśmy w Szczecinku kupiły, nie? Ale kujawski mówiłeś, że może, nie? Będzie dobry? Ale co, po rybach? To lepsze. Czy po frytkach? Po rybach lepsze. Trochę jest tego. Opiłków. No, jak nie będzie najgorsza. No weź, wybijaj. No, wybijaj. Jest. Jest? No, czekaj. Dobra. Nie, nie, nie. Nie, no patrzę. Pal. Dobra, Kuba. A daj wsteczny. Chcemy Kuba jeździć? Tam dzisiaj tam? Nie. Czyli regulacja. Ale daj jeszcze wsteczny. Dobra. Dobra, Kuba, ale dzisiaj nie będziemy jeździć. No. Jak nie? Zaraz będę latać. Dzwoń do dziadka. Po ogrodzie. Bo weź o tu za... Czyli uratowany. Pal niech się zagrzeje. Normalnie. Niech pochodzi, no. Daj jej, niech się zagrzeje. Tam masz mój telefon, dzwoń do dziadka. Kład jeżdżący radość w oczach Kuby. Patrz, ale nie ma tego, nie? Zaraz będzie. No. Jak Kuba się cieszysz? Dobrze. Wsteczny jest. Będzie żyć. Fajnie jest. Pakistańscy mechanicy ogarnęli? No. Będziesz jeździł? No. Po co mi pokrywa ściągany? Uszczelkę zniszczyli. Nie działa. Kuba dzwoni do dziadka z wesołą nowiną. No. Już jest jak nowa. Chociaż sprzęgła i tak są do wymiany. No tak wiesz, tata kręcił. No dobra. No dobra. No. No dobra. Siema, udało się naprawić. Już daję. Kuba, dziadek do ciebie. O, a ja nagrywam. Dobra.